Panele winylowe zastosowane w kuchni. Czy to dobre rozwiązanie? Czy to dobry pomysł? Czy warto po nie sięgnąć? A jeżeli tak, to jak to zrobić, żebyśmy cieszyli się z takiej podłogi jak najdłużej? Jeżeli ten temat Was interesuje, zostańcie z nami. Grinkanu wnętrza, dziś kuchenny temat, ale nie będziemy z Oktawią pichcić, chociaż obie ją lubimy. Porozmawiamy o bardziej funkcjonalnych tematach. Myślę, że takich, które również i Was będą bardzo interesowały. No bo zobacz, tak jak sobie przed nagraniem, Oktawia, rozmawiałyśmy, że bardzo dużo ludzi, decydując się na jakieś meble do kuchni, na jakieś tam rozwiązania, staje przy wyborze podłogi bardzo często, że to jest trudna decyzja. Do tej pory mieliśmy tak naprawdę do wyboru i sięgaliśmy po rozwiązania takie bardzo znane nam, nie wiedząc, że możemy zastosować coś innego. Poopowiadasz trochę? Problem tak naprawdę pojawia się od dłuższego czasu, ponieważ pojawia się trend w projektowaniu otwartej kuchni. Otwartej kuchni, czyli tak zwanego salonu z aneksem kuchennym. No takie częste właściwie to jest, prawda? Dokładnie. I tutaj było to wyzwaniem tak naprawdę dla producentów podłóg, paneli, żeby zaproponować produkt, który pojawi się nie tylko w salonie, ale też właśnie w kuchni. Płynnie po prostu przejdzie do kuchni. Opowiemy Wam trochę dzisiaj o panelach winylowych z rdzeniem mineralnym. Takim genialnym właśnie rozwiązaniu, które możecie zastosować począwszy od przedpokoju, czyli od wejścia, poprzez salon, właśnie przestrzeń kuchenną, a nawet łazienki. O łazienkach jest nagranie, podlinkujemy Wam. Zresztą o każdym z tych tematów jest nagranie. My wracamy do kuchni. Dla wielu rodzin kuchnia tak naprawdę to jest, ja mogłabym tak powiedzieć, że pracownia alchemika, no bo słuchajcie, gotujemy, cuda się tam dzieją. Czasami nam coś kapnie, czasami się coś wyleje. Jak się do tego mają panele? Jeżeli chodzi o panele, bardzo ważnym czynnikiem jest kasa użyteczności, czyli jak radzą sobie tutaj z uszkodzeniami mechanicznymi. Kolejnym ważnym czynnikiem jest wodoodporność i taką możliwość dają nam właśnie panele winylowe, dzięki temu, że mają rdzeń mineralny. Czyli właściwie możemy być spokojni. A przyprawy? No bo wiesz, gotuje się. Ci z Was, którzy dużo gotują, wiedzą o tym, że czasami nam coś właśnie się sypnie, coś upadnie, czasami dziecko właśnie zrzuci jakieś naczynie z przyprawami. Jeżeli chodzi o ten aspekt, do tej pory stosując... Lino, kurkuma. Jagody. Jagody. Do tej pory nie spotkałam się tutaj z jakimiś złymi wrażeniami klientów. Jeżeli racjonalnie tak naprawdę użytkujemy te panele i nie dajemy czasu na to, żeby coś się zmieniło trwale, to nie powinno być absolutnie żadnego problemu. Wiem, co masz na myśli, bo wiecie, jest coś, inaczej sytuacja wygląda, jak nam coś, nie wiem, zleci na podłogę i po prostu to sprzątamy. Inaczej, jak coś się rozleje i na 3 dni na przykład tam to zostaje, to myślę, że chyba właściwie żadna podłoga nie uniesie kurkumy z winem i jagód przez 3 doby. A wracając do tych dobrych rozwiązań i dobrego zabezpieczenia, jeszcze troszeczkę chcę Cię podpytać o tak zwany czysty remont. Bajkowo to brzmi, już nie raz, nie dwa mówiłam na kanale o tym rozwiązaniu. Opowiedzmy może, jeśli chodzi o kuchnię, no bo zobaczcie, często kupujemy albo mieszkania inwestycyjne, albo to są nasze mieszkania, ale na przykład chcemy mieć remont, a nie mamy się gdzie wyprowadzić, prawda? Jest to częsta sytuacja, że remontujemy mieszkając w danym mieszkaniu. Dlaczego Ty rekomendujesz właśnie panele winylowe w tej przestrzeni i salonowej, i kuchennej? Jest to ogólnie genialny pomysł na szybki remont, na takie odświeżenie mieszkania. Jest to mniej problematyczne. Nie musimy skuwać starej powierzchni, wyprawiać odpowiednio podłoża i kolejno na przykład zastosować wylewki samopoziomującej. Możemy jak najbardziej położyć odpowiedni podkład i na to panele. I tak naprawdę... Jedno na drugie, słuchajcie. I ten czysty remont jest rzeczywiście realnym rozwiązaniem. Jest realny i jest tak naprawdę to gotowe już rozwiązanie. Pod warunkiem tak naprawdę, że podłoga, na której panele się pojawią, nie będzie miała zbyt szerokiej fugi. Zbyt szerokiej, warto tutaj zapytać producentów, ogólnie do 8 mm. To już przy samym zakupie, prawda, jakie są rekomendacje.
Ciekawie to bardzo, słuchajcie, brzmi. Ja jestem dużym zwolennikiem takich rozwiązań, że właśnie jest jedna podłoga, jedna przestrzeń. Zobacz, jakie plusy wizualne są takiego rozwiązania, prawda? Że jest od razu mieszkanie większe optycznie i też bardziej harmonijne. Tak naprawdę i w przypadku, kiedy powiedzmy są dzieci, być może raczkują, nie wiem, poruszają się boso, też nie pojawiają się na przykład progi, tak? W przypadku, jeżeli podłoga jest na przykład pływająca, to nie pojawia się listwa dylatacyjna, więc na przykład panele, a kafle. Znienawidzona. Wielu projektantów. Nie tylko estetycznie, ale też... Ale psuje efekt, umówmy się, psuje efekt. To jeszcze, jeśli mówimy już o tych efektach i o takim aspekcie wizualnym, jakie ty masz jeszcze pomysły? No bo wiemy, że możemy te panele winylowe, już wiemy, że możemy spokojnie je stosować w kuchni. Co tam jeszcze możemy fajnego zamotać, żeby było ciekawie? Bardzo często stosujemy też na ścianach. Nie ma tak naprawdę żadnych ograniczeń, przez to, że panele są wodoodporne, możemy je zastosować czy w łazience, czy w kuchni. W przypadku kuchni, jeżeli chodzi o jakąś konkretną aranżację, być może pojawia się na ścianach albo chociażby w pasie międzyszafkowym, czyli tak zwany fartuch kuchenny. Też fajne rozwiązanie tak naprawdę, no bo zobaczcie, mamy fajny dialog pomiędzy podłogą i tymi przestrzeniami pionowymi, że też dla oka może być to fajny taki punkt łączący. Jeszcze jak jakiś mocny kolor na przykład wprowadzimy do tego, czy dodatki. Jest taka konsekwencja po prostu w wnętrzu. Nie ukrywam, że do mnie najbardziej przemawiają szczegóły i w ogóle aspekty techniczne. Wiecie, że ja zawsze nad tym punktem i nad jakością się zatrzymuję dłużej. Poprosimy jeszcze Patryka o wyjaśnienie tych wszystkich technicznych aspektów, a my obie bardzo Wam dziękujemy za ten nasz wspólny czas. Kuchnia, z tego względu, jaką pełni funkcję w naszych domach, wymaga podłogi o podwyższonej wytrzymałości. Przede wszystkim podłogi wodoodpornej, odpornej na upadanie ciężkich przedmiotów oraz na wysokie natężenie ruchu. W kuchni spędzamy bardzo dużo czasu oraz coraz częściej aranżujemy ją w formie open space, czyli połączoną razem z salonem. Najczęściej wybieraną podłogą do kuchni są płytki ceramiczne ze względu na ich wytrzymałość, wodoodporność i łatwość utrzymania w czystości. Rzadko bardzo jest wymierana podłoga drewniana. I tutaj mamy alternatywę, czyli podłogę winylową na twardym rdzeniu. Piękną jak drewno, praktyczną jak płytki. Jest to przede wszystkim podłoga wodoodporna, dzięki swojej niespotykanej gęstości, odporna na upadanie ciężkich przedmiotów oraz na duże natężenie ruchu. Ta podłoga posiada naturalną strukturę, jest ciepła i miła w dotyku, dzięki czemu Wasze stopy Wam za to podziękują. Stabilność wymiarowa podłogi winylowej powoduje, że możemy je ułożyć do 200 m2 bez dodatkowych progów w drzwiach, co daje bardzo fajne, duże, otwarte przestrzenie. Jeśli potrzebujecie szybkiej metamorfozy swojej kuchni, możecie położyć tą podłogę bezpośrednio na płytkach, które już tam są. Jeżeli chodzi o montaż, możemy taką podłogę przykleić lub położyć napływająco na dedykowanym podkładzie. Przy montażu napływającym musimy pamiętać o zachowaniu dylatacji obwodowej minimum 5 mm oraz odcięciu ciężkiej zabudowy meblowej. Jeżeli chcielibyście taką podłogę położyć na ścianie, również jest taka możliwość, z tym, że wtedy należy ją przykleić. Zachęcam Was do tego rozwiązania. Kiedy podłoga wchodzi z salonu do kuchni, daje to naprawdę bardzo fajny efekt.